Jeżeli pod tym filmikiem będzie 100 łapek w górę, to odbędzie się konkurs o autograf prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka. Czy Zbigniew Boniek jest najlepszym polskim piłkarzem w historii? Czy był równie dobrym trenerem co piłkarzem? I jaka brazylijska legenda bardzo go ceni? Dowiedzcie się sami, oglądając ten odcinek. Zibi swoją karierę piłkarską rozpoczął w Zawiszy Bydgoszcz, ale już w wieku 19 lat zadebiutował w Widzewie Łódź, z którym dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski i w europejskich pucharach wyeliminował Manchester United czy Juventus Turyn, do którego przeniósł się za prawie 1,5 miliona euro po udanych dla Polski Mistrzostwach Świata. Boniek miał spory udział w zajęciu trzeciego miejsca, bo w Meksyku strzelił 4 bramki. W Juve święcił same sukcesy. Wygrał Mistrzostwo i Puchar Włoch, Puchar Zdobywców Pucharów, Super Puchar Europy, a Puchar Europy, odpowiednik dzisiejszej Ligi Mistrzów, Juventus wygrał po golu z karnego, podyktowanym po faulu na Zibim. Po 3 latach gry w Juve i zyskaniu przydomka Bello di Notte, czyli Piękność Nocy, ponieważ najlepiej grał w meczach przy sztucznym oświetleniu, przeszedł do AS Romy, gdzie po 3 latach zakończył niesamowitą piłkarską karierę i zajął się trenowaniem włoskich drużyn, ale bez sukcesów. Bez sukcesów to mało powiedziane, bo dwukrotnie spadał ze swoimi drużynami do Serie B. W 2002 roku został selekcjonerem reprezentacji Polski, ale zrezygnował po zaledwie 5 meczach. Była to jego ostatnia do tej pory przygoda na stanowisku trenera. W 2008 roku przegrał z Grzegorzem Latą w wyborach na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale obecnie jest nim już drugą kadencję. Rok temu został wybrany w skład komitetu wykonawczego UEFA jako drugi Polak w historii. Ale czy Zbigniew Boniek jest najlepszym polskim piłkarzem w historii? W piłce klubowej, jak i w reprezentacyjnej osiągnął więcej od Roberta Lewandowskiego, jeżeli chodzi o trofea. W plebiscycie o złotą piłkę Boniek raz był trzeci, Lewandowski czwarty. A Lewandowski więcej razy był wybierany na najlepszego polskiego piłkarza roku i zagrał większej ilości reklam. Można by tak porównywać dalej. Jednak moim zdaniem jest to trochę bez sensu, ponieważ obaj grali na nieco innych pozycjach oraz w innych czasach, a piłka nożna cały czas się zmienia oraz nigdy nie widziałem na żywo Bońka w akcji, dlatego ciężko mi jest go oceniać. Jednak to Boniek został wybrany parę lat temu na piłkarza 60-lecia gazety Piłka Nożna. Na koniec kilka ciekawostek o Zibim. Na cześć Zbigniewa Bońka został nazwany jeden z honduraskich piłkarzy. Urodzony w 1984 roku, Oscar Boniek García Ramírez. Jest ponad 100-krotnym reprezentantem Hondurasu. Wystąpił m.in. w Mistrzostwach Świata w Brazylii w 2014 roku. Oprócz pseudonimów Zibi czy Bello di Notte, na Bońka wołano również Rudy i Murzyn. W 2004 roku Brazylijczyk Pele umieścił go na liście 100 najlepszych piłkarzy w historii. 2 lata temu Boniek powrócił na ławkę trenerską, jednak tylko na mecz charytatywny. Boniek nigdy nie wygrał Pucharu Polski, a podczas swojego ostatniego sezonu w Widzewie jego strzał w serii rzutów karnych obronił bramkarz Lecha i Widzew przez to odpadł z Pucharu.